po prostu naród, który traci pamięć, traci życie. I to mnie sprowadza. To jest otwarta rana. Nie mogę powiedzieć, żeby było łatwiej. Jest z każdym rokiem coraz trudniej, bo mamy do czynienia z niesłychanym zjawiskiem, to znaczy, że ludzie nie chcą znać prawdy. Polacy nie chcą znać prawdy o Polakach. Chodzi o pamięć ludzi, którzy bardzo piękną kartą wpisali się w historię naszego narodu. Więc jak tutaj też dochodziłam, to tak mnie dobiera taka złość, że tyle młodych ludzi zginęło, czy też zostało zamordowanych, bo ja uważam, że to było morderstwo, więc tak to wygląda. Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Marsz z portretami jakby uwypukla, pokazuje ludziom, którzy młodzi może w tym momencie nie bardzo kojarzą jeszcze tą walkę naszą o prawdę przede wszystkim, której do dziś nie znamy. Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ewa Bąkowska, przedstawiciel rodzin katyńskich. Generał broni, pilot Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych RP. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP. Anna Maria Borowska, przedstawiciel rodzin katyńskich. Po raz drugi stawiam się na marszu. Uważam to za swój jakiś taki wewnętrzny nakaz, żeby móc w ten sposób upamiętnić tych, którzy polegli, bo to dla mnie ważna sprawa osobiście.